Cześć, rozpoczynamy pierwsze vlogowe Q&A. Postaram się odpowiedzieć na wasze pytania, które pod różnymi filmami umieszczaliście. Przy okazji, jeżeli podczas tego Q&A na jakieś nie odpowiem, jakieś przeoczyliśmy albo coś wam się nasunie, no to piszcie śmiało pod tym filmem, to będziemy mieli bazę do następnego odcinka. Przejdźmy do pytań. Pierwsze to, czy planujesz może w najbliższej przyszłości jakieś spotkanie z widzami? No powiem wam, że kurczę, nie wiem tak do końca, co mam na to odpowiedzieć, bo nie jestem takim jeszcze zagorzałym youtuberem. Dopiero od 7 miesięcy prowadzimy ten kanał, może dopiero, albo i aż. No jesteśmy zadowoleni z efektów, natomiast muszę skonsultować to z kolegami youtuberami, o co w tym wszystkim chodzi. No i pewnie tak, no pewnie zrobimy, tylko na pewno, żeby to było z głową. Napiszcie proszę też, czy... jakbyście widzieli takie spotkanie, co chcielibyście się dowiedzieć na tym spotkaniu i tak dalej. Dużo płaciłeś za wjazd na tor i czy to jakoś po znajomości? No pewnie chodzi o tor Silesiaring, na którym nagrywamy większość odcinków z jakimiś super samochodami, bo tam można pokazać ich potencjał. No generalnie Silesiaring zrobiła dla nas taki duży ukłon, za który dziękujemy. Nieodpłatnie udostępnia nam tor na potrzeby nagrywania odcinków Pasji na krawędzi. Do tego w większości auto prezent udostępnia nam super samochody ze swojej oferty. No więc tutaj naprawdę duża pomoc, żeby to zrobić w bezpiecznych warunkach, te różne jakieś Ferrari, Lambo i tak dalej, no to naprawdę na drodze średnio bym mógł przetestować taki samochód, coś o nim opowiedzieć. Jakim autem jeździsz prywatnie? Pyta Wojtek. No właśnie w nim siedzimy, to jest Infiniti G37. Tak naprawdę to jest kopia Nissana 370Z, tylko jest czteroosobowe, ma więcej miejsca, no jest generalnie zajebiste i uważam, że ten samochód ma tyle takich różnych rozwiązań, które są dla mnie potrzebne, że takich smaczków, na przykład nie wiem, jakiś podajnik do pasów, wyżej tutaj kolumna, na której ten środkowy tunel, na którym sobie kładę telefon i to jest zarąbiście wygodne dla mnie, żeby sobie go obsługiwać. No może zrobimy jakiś osobny odcinek o tym, coś tam jesteś koksem, jak ty to robisz, że prowadzisz auto sami nogami, pijąc. No dzięki generalnie. Natomiast jak ja to robię? No na pewno bardzo, bardzo dużo treningów, tak? Zacząłem jeździć tak, że kiedy miałem prawo jazdy wcześniej, więc w głowie już był cały system, jak prowadzić auto, też trenowałem jakieś jazdy takie trochę już bardziej sportowe, super OS-y i tak dalej, więc to wszystko we mnie było. Natomiast później nie myślałem, że będę mógł wsiąść jeszcze za kierownicę. Później były różne perypetie, kupiłem pierwszy samochód w automacie, zacząłem jeździć na jakichś placach, na jakichś zabezpieczonych drogach z innym kierowcą, który mi asystował, badaliśmy wszystkie rzeczy, później się rozpoczęła ta jazda już bardziej ekstremalna i sportowa na torach, natomiast no generalnie wykładam lewą nogę na kierownicę, tak jak to widać na wszystkich tych, na wszystkich filmach, no i prawo dodaje gazu i hamulca, za mnie biegi zmienia automat, więc na pewno bardzo dużo włożyłem pracy w rozciąganie się mięśni, w wzmacnianie stopy, w taką transformację stopy, żeby ona była silna, wytrzymała. Tu jest jakieś następne pytanie, że czy tam gdzieś mi ta stopa nie drętwieje, albo czy nie złapał mi jakiś skurcz, czy wytrzymuje tak długo, więc wytrzymuje i przez te treningi mogę jechać, nie wiem, 7 godzin albo ileś tam praktycznie bez przystanków i czuję się komfortowo. No ale to na pewno było kilka lat pracy, to nie spadło tak z dnia na dzień i nie można tego porównywać, że ktoś na przykład, nie wiem, wsiadłby do samochodu i próbował jeździć stopą i mu to nie wychodzi, to znaczy, że to jest jakieś niemożliwe, tylko generalnie no to jest, myślę, że cały rok takiej pracy, jazdy, że już jeździłem po ulicach, ale mówię, z asystą innego kierowcy, który w każdej chwili mógł mi przytrzymać kierownicę, włączyć kierunkowskaz, cokolwiek, jak się czułem niepewnie, no i dopiero kiedy byłem na 100% pewny, że jestem bezpieczny, że panuję nad wszystkim w samochodzie, no to zacząłem jeździć samodzielnie.
Także no myślę, że dużo pracy małymi krokami, każdego dnia trochę bliżej i w końcu zacząłem prowadzić. Jak zmieniasz kierunki? No generalnie tutaj mam kierownicę, z tyłu jest łopatka, więc do kierunkowskazów ta wajcha, więc po prostu klikam sobie do góry albo na dół. Tutaj bokiem stopy, wtedy jeszcze przytrzymuję kierownicę na ten ułamek sekundy, bo prowadzę, to jest tylko ułamek sekundy, wciśnięcie kierunkowskazu, później do góry czy zwolnienie, to jest, zobaczcie, no to jest tylko taki szybki ruch. I ten, no i to też jest po prostu wypracowane, że ja wiem, ta stopa przeszła taką transformację, ja wiem, że po prostu trzymając tym krawędzią stopy dalej dobrze czuję ten samochód. Oczywiście zmieniam te kierunkowskazy wtedy, kiedy jestem gotowy, kiedy prędkość auta jest odpowiednia. To jest cała masa szczegółów, o którym bym mógł mówić pół godziny, jak ja się uczyłem włączać te kierunkowskazy. No więc myślę, że to nie po to jest to Q&A, no ale generalnie jestem w stanie to robić szybko i dobrze. Tu mamy dwa pytania, jak się ubierasz, jak sobie robisz herbatę i jak sobie radzisz z codziennymi czynnościami, myciem, ubierałem się. No generalnie wszystko robię stopami. Ja byłem na takiej gdzieś 2 lata chyba po wypadku, już nie pamiętam, niecałe. Byłem na takiej, można to powiedzieć, rehabilitacji, szkole życia w Stanach Zjednoczonych, w Oklahomie, w klinice Hunger, gdzie no, ludzie mają naprawdę mega, mega doświadczenie. W Polsce nie mogłem zdobyć takiego know-how, jak się ogarnąć w wersji bez rąk, tak? A oni tam jednak przez te wojny mieli dużo żołnierzy, dużo środków na to poszło, żeby rozwijać ten kierunek. No i praktycznie od razu chodziliśmy do restauracji, ja się uczyłem tam jeść, rozwalałem wszystko, makaron, ryż rozsypywałem, to było przekomicznie, ale tam ludzie mają zupełnie inne podejście i szybko przestałem się stresować, po prostu ludzie powiedzieli, okej, rozrzuciłeś, no to rozrzuciłeś i tyle, tak, nie ma z tego wielkiego halo, no mi się daje, że w Polsce jakbym coś rozwalił, to zaraz by się wszyscy zaczęli, nie wiem, zastanawiać, czy nie wiem, że coś zrobiłem strasznego, że trzeba to pozbierać, a tam po prostu rozrzuciłem, no to przychodzi kelner, czy tam ktoś, kto sprząta i przygotowuje stolik dla następnych gości i tyle, nie ma z tego wielkiego halo, więc naprawdę mega, mega dużo rzeczy tam się nauczyłem robić. No i tak naprawdę tamten pobyt, ponad miesiąc w tej klinice Hunger, w której tak naprawdę, no mówię, to jest tylko z nazwy, że byłem w tej klinice, bo to wszystko robiliśmy na zewnątrz. I w życiu codziennym i tak dalej. Mieszkałem, sam prałem, miałem tam takie mieszkanie, przygotowałem sobie śniadanie i tak dalej, bo na obiad najczęściej chodziliśmy gdzieś do restauracji. No więc naprawdę, jeżeli ktoś jest w podobnej sytuacji, polecam ich. Teraz tam ta klinika wyłamała, teraz powstał Dream Team Prothetics. Założył go ten gość, menadżer, z którym ja pracowałem wtedy. No gość ma naprawdę tak kolosalną wiedzę, jak przygotować ludzi po różnego typu wypadkach, amputacjach, że to jest szok. No więc tak to było. Jak sobie radzić w parkowaniu? No kurczę, no nie chcę teraz pokazywać parkowania, bo to jest chyba banalna rzecz dla mnie. Jeszcze dodatkowo Infiniti ma kamerkę z tyłu, no więc widzę, gdzie parkuję. Nie wiem, no po prostu tak, podjeżdżam do miejsca parkingowego, włączam kierunkowskaz, włączam, skręcam i tyle. Jak tankujesz? No generalnie, szczerze mówiąc, jak jest zimno i brzydko, no to tak jak blondynka w cudzysłowie, czyli przyjeżdżam na stację i tam trąbnę, żeby mi ktoś zatankował, ale też potrafię sam, po prostu tutaj barkiem sobie wyciągam ten pistolet, wkładam do baku i tankuję też, naciskając ten spust pistoletu stopą, więc potrafię to zrobić. Natomiast no też w wielu momentach korzystam z pomocy, bo ja wtedy sobie mogę przygotować kasę, nie wiem, iść do kibelka albo cokolwiek, więc myślę, że jak no, trochę jest osób, które korzystają z tankowania, a są sprawne, więc... Dobra, jakimi kamerkami nagrywasz? No generalnie te wywiady, którymi nagrywamy, no to są GoPro 4. W środku, z zewnątrz, no to różnie, nie wiem, jakimi kamerkami nagrywam. Panasonic GH5. Panasonic GH5. Mamy jeszcze czasem do pomocy EOSa MK, Canona. Takiego małego, on jest fajny, bo też w wielu rzeczach się sprawdza, no więc tak.
czy byłeś kiedyś zatrzymany samochodem do kontroli, chodzi o mi o reakcję policji, ciężko było, że masz uprawnienia i tak dalej. Chyba, że ci nie wolno, to lepiej nie odpowiadaj. Pozdrawiam. Tak, jak wygląda sprawa z zatrzymaniem przez policjantów? Znowu kolejne dwa pytania. No więc policjał wygląda całkiem przyjemnie. No, bardzo dobrze wspominam takie spotkania. Zazwyczaj jeszcze na początku miałem takie zaświadczenie, że nie muszę zapinać pasów i było trochę tych kontroli. Teraz chyba od 3 lat w ogóle nie miałem żadnej kontroli. Także staram się jeździć z głową. No więc no zazwyczaj policjant mnie zatrzymuje, podaje mu prawko stopą, no więc już jest pewne zdziwienie, że co jest grane i w ogóle czemu pan prowadzi stopą, znaczy czemu pan podaje stopą, no więc ja mówię, że nie mam rąk, że nauczyłem się prowadzić stopą i tak dalej, on to, ale jak to, ale to niemożliwe, jak to pan robi w ogóle, często proszę, żeby pokazać, że jak ja to robię, no ale oczywiście weryfikuję prawo jazdy, dowody, dokumenty samochodu i później jest dużo uśmiechów, życzą mi szerokiej drogi i tak jak mówię, całkiem fajnie to wspominam, natomiast rzeczywiście ta pierwszy moment, wiesz, taki gliniarz, który kontroluje już tam 30 osobę i nagle podjeżdża gość i podaje stopą prawko i mówi, że nie ma rąk i jeździ, no to może się trochę zdziwić, bo takich osób w Polsce jest chyba, nie wiem, 2 czy 3, które jeżdżą na co dzień autem, więc no nie spotyka się takich kierowców często. No więc zazwyczaj są mocno w szoku, wołają często drugiego kolegę, ty chodź, zobacz, kurczę, coś tam. Kiedyś miałem taką sytuację, że właśnie woła drugiego kolegę, to jest gość bez rąk, ja nie mogę, weź zobacz, co się dzieje. A ten drugi przybiegł, wsadził głowę i mówił, wow, to pan, ja pana widziałem gdzieś tam w TVN-ie i ten, było też kupa śmiechu, więc zazwyczaj mówię, jest git. Jak się zdaje specjalny egzamin, żeby uzyskać prawo jazdy, coś tam. Nie ma w zasadzie jakiegoś specjalnego egzaminu, po prostu idziesz, zapisujesz się na egzamin i jedziesz z instruktorem, jeżeli potrafisz prowadzić w tym stanie, w jakim jesteś, no to po prostu zdajesz egzamin jak każdy inny, musisz włączać kierunkowskazy, musisz, zachowywać się na rondach, na skrzyżowaniach, mieć wiedzę i tyle, no nie róbmy z tego jakiegoś wielkiego wydarzenia, po prostu trzeba ogarniać samochód, umieć prowadzić. Ja na przykład zdawałem też niedawno jeszcze egzamin na ciężkie przyczepy. Zdawałem to swoim busem, ponieważ mam samochód dostawczy z automatyczną skrzynią biegów i wtedy po prostu normalnie jechałem z tą przyczepą. I to jest jedyne takie udogodnienie, że często jeżeli tam ośrodek egzaminacyjny nie ma na swoim wyposażeniu samochodu właśnie, nie wiem, z automatem czy takiego, które ta osoba potrzebuje, z takim wyposażeniem czy tym, z takim, powiedzmy, osprzętem dostosowującym, no to może przyjechać swoim samochodem i zdawać i to jest jakby jak najbardziej zgodnie z przepisami i tak dalej. No kolejne podobne pytanie, że to jest zdumiewające, że masz uprawnienia i że, aha, no właśnie, że jeszcze tutaj na przykład, że wystarczy dziura i kolejna i może ci kierownica wyśliznąć i coś tam, jak ty trzymasz tą kierownicę. No więc, powiem wam tak, że nigdy nie miałem sytuacji w życiu, żeby mi kierownica się wyśliznęła, ruszyła, drgnęła, cokolwiek. Nie wiem, może dlatego, że głównie jeżdżę autami z tylnym napędem, więc ten przedni napęd jest mocno odciążony, znaczy przedni napęd, przednia oś, bo nie ma tam napędu, jest mocno odciążona i dobrze pracuje, no w Infiniti też jest tak precyzyjna, tak fajna, że nigdy nie miałem takiej sytuacji. Jakbym miał taką sytuację, że sobie jadę gdzieś na dziurze mi wyrywa kierownicę, chociaż nie wiem, co to jest za mit, bo nigdy nie miałem takiej sytuacji, też jak jeździłem jeszcze wcześniej rękami, żeby nagle mi szarpało kierownicą. No przecież coś tam by się musiało pojawić, co szarpie tą kierownicą, a tam jest przekładnia kierownicza, wspomaganie i nie ma tam nic takiego, co miałoby nagle szarpać kierownicą. Dla mnie to jest taki trochę mit, bo nigdy nie miałem takiej sytuacji. Też w sporcie, kiedy jeżdżę w drifcie, puszczam tą kierownicę, sama się odkręca, sama wraca, ją tylko łapię w odpowiednich momentach. Nie ma czegoś takiego, żeby nagle gdzieś ta kierownica, nie wiem, zaczęła robić jakieś dziwne siły, się na niej pojawiały, że ja się musiał z nią siłować i tak dalej. Po prostu tak to jest zrobione, żeby z pewną delikatną siłą, którą każdy ma,
nawet drobna kobieta, każdy mógł prowadzić, a wyobraźcie sobie, że no, noga jednak to jest kawał mięśnia i myślę, że jeżeli ja przycisnę tą kierownicę z całej siły do po prostu stopą, to jestem w stanie ją wygiąć nawet. Zresztą miałem taką kierownicę rajdową, którą jeszcze jeździłem bardziej rajdowo kiedyś, którą wygiąłem, bo ją tak przycisnąłem na jakimś tam hamowaniu. Więc no, nigdy takiego czegoś nie było. Jakby się raz coś takiego chociaż zdarzyło, to bym w ogóle nie jeździł, bo to by było niebezpieczne. Czy korzystasz z klawiatury ekranowej, zwyczajnej, czy może zwykłego ekranu? Normalną klawiaturę piszę na komputerze, na klawiaturze stopami. Więc nauczyłem się korzystać ze zwykłej klawiatury. Ja w ogóle mam taką filozofię, żeby jak najwięcej dostosować siebie, a nie wszystko dookoła, bo wtedy po prostu jesteś bardziej mobilny i gdzie byś się nie znalazł, nie musisz mieć tych specjalnych rzeczy. No, mamy jeszcze takie pytania, które gdzieś się pojawiły na fanpage'u facebookowym Pasji na Krawędzi, na które też zapraszam. Czy o projekt Avalon Extreme. Generalnie zapraszam Was na stronę Avalon Extreme, na kanał YouTube Avalon Extreme, bo wszystko się dowiecie. To jest jedyny, pierwszy projekt na świecie, który tak naprawdę będzie promował i promuje sporty ekstremalne osób niepełnosprawnych. To jest coś, na co ja czekałem, bo łamiemy wszelkie stereotypy, że osoba niepełnosprawna to jest gdzieś tam pchana po parku w jakimś wózeczkiem z opiekunem i nic sama nie może zrobić. Właśnie ten projekt chce pokazać, że jest drift, są wyścigi samochodowe, jest rugby na wózkach nawet, jest Igor, który zjeżdża na nartach w slalomie gigancie, czy w super slalomie, seat wake, loty szybowcem nawet, jest Will Magedon, czyli taki, tak jak Run Magedon, tylko ludzie na wózkach przez różne przeszkody przyjeżdżają, więc robimy wszystkie ekstremalne rzeczy. No i chcemy pokazywać, że się da zachęcać innych ludzi do wychodzenia z domu, do podejmowania różnych aktywności, więc mega, mega, mega rzecz. No i Avalon mnie też wspiera wspólnie współtworzymy Pasję na Krawędzi. Czytałem ostatnio, że współpracujesz z VLRC. Podobno oprócz promowania wideo można też zarabiać na tej platformie. No to właśnie można zarabiać, bo ja też w sumie wcześniej o tym nie mówiłem, że VLRC mi pomaga, zwiększa zasięgi moich filmów i lokuje je poza YouTube'em, tak? Na różnego rodzaju vlogach, stronach, fanpage'ach, no, w różnych miejscach w internecie, na portalach internetowych. No i dzięki temu jakby nasze filmy docierają do szerszej widowni. Natomiast też można powiedzieć do nich, że na przykład ok, mam fajny fanpage, czy prowadzę fajnego vloga, czy coś tam, czy mam jakąś stronę internetową, która ma duże zasięgi, no to lokujcie u mnie wideo i oni Wam będą płacić. Więc Viral Seed naprawdę myślę, że to jest dobra alternatywa dla wszelkich reklam na Google, które są też drogie i nie zawsze jakby przekładają się na takie organiczne wyświetlenia. Tutaj naprawdę to jest no, prawdziwe wyświetlenie konkretnej osoby. Też można targetować te wyświetlenia pod kątem grupy docelowej, wieku, no to jest spoko na pewno. Było też pytanie o ciuchy, tak, że występuje w fajnych bluzach takich jak ta, czy w jakichś czapeczkach i gdzie je można zdobyć, więc nie było można do tej pory tego zdobyć, ale ze względu na te pytania powstał sklep Avalon Extreme. I tam będzie można kupić różne rzeczy Avalonowe, ale też te, w których ja występuję we vlogu, więc zapraszam na stronę albo na Facebooka Avalon Extreme i tam sobie możecie poszukać, co jest do wzięcia, więc też zachęcam. No i chyba tyle. No, bardzo proszę Was też napiszcie pod tym Q&A kolejne pytania, na które Wam nie odpowiedziałem i napiszcie, jak tak naprawdę chcielibyście, żeby się rozwijała Pasja na Krawędzi, jakie odcinki chcielibyście, żeby powstawały. Ja też zaczynam myśleć, czy nie zrobić czegoś takiego, żeby ten odcinek nie pojawiał się co tydzień, tak jak teraz, że jest zajawka, test samochodu i wywiad, tylko żeby robić takie odcinki naprawdę petardę, która będzie no, na wysokim poziomie i bardzo ciekawe rzeczy, ale trochę rzadziej. No niestety albo będę robił coś super, ale wtedy potrzebujemy dużego zaangażowania w nagranie takiego materiału i później, żeby go zmontować. No albo częściej, ale wtedy no, mniej mogę czasu poświęcić na nagranie, więc też powiedzcie, jakbyście to widzieli. No i chyba tyle. Także dzięki wielkie za to Q&A.
Naprawdę czytamy wasze wszelkie komentarze i tak dalej, więc piszcie, co sądzicie. No i jesteśmy w kontakcie. Myślę, że w przyszłym sezonie ruszamy z drugą serią, z drugim sezonem Pasji na Krawędzi, więc te wasze opinie na pewno nam pomogą. Do zobaczenia. Hej.